Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na przegląd jeszcze mojego zamówienia, jeszcze jednego zamówienia z katalogu 14, ale właściwie nawet nie powinnam tak mówić, że z katalogu 14. Jest to zamówienie takie wyprzedażowe, ponieważ z katalogu jest tam niewiele, niewiele rzeczy. I otwieram. Paczka jest duża, ponieważ jest tam też nagroda z tego programu lojalnościowego, czyli jak się zamawiało w katalogu 13 i 14 po 50 punktów, to właśnie można było odebrać tę nagrodę. To jest zamówienie z właśnie kocykiem. Tak, kocyk, który można było wziąć. I będę miała komplet koc i szlafrok oraz kapcie. Z tego względu drugi raz mogłam złożyć zamówienie i właśnie wykorzystać możliwość zakupienia drugiej nagrody, ponieważ zamawiałam z konta mojej córki, ona mi pozwoliła, ona jest za granicą i tak sobie pomyślałam, że będzie mi się to opłacało. No i zaraz Wam wyjmę wszystko. I pokażę trochę z zapachów, bo były trochę zniżek na zapachy. Chyba dwie rzeczy są właściwie z katalogu. I zaraz Wam pokazuję. No i jestem już, pokazuję najpierw kocyk. Duży kocyk, bardzo mięciutki, taki w sam raz bym powiedziała, nie za gruby. On ma bardzo ładne logo. Myślę, że troszeczkę to logo pokażę Wam. O tak. I jest bardzo, bardzo przyjemny. Taki welurowy. No czasami taki kocyk się przydaje, więc zamówiłam. Tym bardziej, że on kosztował przy właśnie zamówieniach za 50 punktów w katalogu 13, w katalogu 14 9,99, więc będę miała cały komplet. I teraz pokazuję dalej. Zakupiłam sobie taką matę plażową. Ona właśnie, jej atutem jest to, że zajmuje bardzo mało miejsca. I była, pokazała się w outlecie na wyprzedaży. Ja za nią zapłaciłam, bo ja nie wiem dokładnie ile ona tam kosztowała. Ja za nią zapłaciłam jako partner biznesowy 30 zł. I stwierdziłam, że bardzo fajna jest to mata, ponieważ zajmuje mało miejsca i potem mi na pewno na jakieś wyjazdy się sprawdzi. Więc taką mam matę. No i mam trochę kosmetyków z katalogu. Zaraz Wam pokażę, ale niewiele. Aha, już tutaj mi się otworzyło, to pokażę Wam, że mam wodę perfumowaną Volare Tender. Ale gdzieś ją dalej położyłam, więc chwilkę poczekaj. Już jestem i to jest woda, która jest w katalogu, no bez żadnej promocji, 105 zł. A ja ją miałam możliwość zakupienia za złoty 30 zł. Tak się prezentuje. I ja nawet ją Wam pokażę, ponieważ z tych tutaj rzeczy, które zakupiłam, to tę wodę właśnie kupiłam sobie, ponieważ ja lubię te zapachy Volare. Może Volare Moment, o ten nie za bardzo, o ten nie za bardzo, ten mi tak, wiecie, róża sturisna Osmanthus iris, nie za bardzo mi on leży. Ale na ten czas, bo może za jakiś czas będę z niego korzystać. Natomiast bardzo lubię róże właśnie w tym wydaniu, tą klasyczną Volare. Kwiatowo-różany, fiołkowy zapach, liście fiołka, płatki róży, akord skóry. A tego zapachu nie kupiłam, gdy on się pojawił. On się pojawił jakoś tak niedawno. I ja go nie zakupiłam, ale jak stwierdziłam, że za 30 zł to mogę wypróbować. O tak. Więc
pokażę go Wam. Bo te zapachy wolary są ładne, trwałe, więc ten też może będzie mi pasował. Tak on się prezentuje. I ja go wypróbuję chętnie. No i chyba jest niepodobny do żadnego innego z tych zapachów Volare. Tutaj mamy i poziomkę, i litchi, konwalię, i różę. A jeszcze mam taki, taki zapach, też to jest w kształcie różyczki z białą zatyczką, srebrną, przepraszam, srebrną zatyczką. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to też jest właśnie Volare. I on chyba najbardziej przypomina ten zapach, taki kwiatowy, bardzo delikatny. Znaczy, nie powiem, że jestem zachwycona, bo nie jestem. Taki zbyt klasyczny chyba. Spodziewałam się czegoś innego, no ale, ale tak bywa czasami. I teraz mam jeszcze, co mam z katalogu, ze strony 109, tak? 109? Nie, ze 107 zamówiłam serum Optimals z witaminą C, która zmiękcza skórę i redukuje przebarwienia. Dzięki niezbędnym kwasom tłuszczowym z oleju dzikiej róży tworzy barierę ochronną skóry w ciągu nocy. Ale to do kremu, to przepraszam, źle przeczytałam. Tu powinnam czytać. Dzięki zawartości witaminy C. Tak jak kremy nie bardzo u mnie się sprawdziły, to bardziej chyba dla młodszych dziewczyn. Tak, to serum lubię, kupuję i akurat mi się skończyło. Nie mam w ogóle jakoś tak te serami już najszybciej chyba idą. Schodzą, więc zamówiłam sobie to serum. No i mam jeszcze, tak, mam jeszcze, to było w zamówieniu, Mr. Giordani. Był w dobrej cenie też chyba, ja jako konsultantka, jako partner biznesowy zapłaciłam 30 zł. Więc dobra cena. I Mister Giordani, taki tradycyjny, z pieprzem, wetiverią, grejpfrutem, imbirem. Tutaj bardziej ten zapach z kolei jest taki bardziej cytrynowy. Tego Mister Giordani to nawet otworzył, bo to mężowi zamówiłam. Z tego względu, że on już kończy zapach, na pewno w denku Wam pokażę. Mój mąż lubi korzystać tylko i wyłącznie z jednego zapachu. Ten nie lubi mieszać, tak jak ja teraz. Ten raz inny zapas, jakby jest u mnie na tapecie, korzystam. Natomiast tutaj nie. On właściwie lubi korzystać z jednego. O, tak ta buteleczka się, tak ta buteleczka wygląda. Ja troszeczkę znam ten zapach, ale tylko trochę. Tak, chyba sobie leciutko psiknę, żeby go sobie przypomnieć. No ładny, ja go lubię. Ten zapach mi się podoba, ja go lubię. I myślę, że mężowi również będzie się podobał. Taki klasyczny, męski zapach, ale jednocześnie coś takiego w sobie ma. Ja bardzo lubię w tych męskich zapachach, jak jest wetiveria. I co jeszcze? Mam takie dwa, to na zamówienie też. Miałam zamówienie, prośby, że jak będzie taniej, to żeby zakupić właśnie ten płyn do demakijażu oczu. I on był tani, bo ja za niego płaciłam chyba 16 zł. A tak to on w promocji po 19,99 się pojawił, więc na zamówienie, bo tak czasami mam, że ktoś zamawiał mnie, jak będzie tani, to zamów. To pomadka, taki balsam. Jeszcze z katalogu i jego nie było, a miałam na niego zamówienie. Tak patrzę, gdzie to było. Gdzieś chyba z przodu, tak. To właśnie jest ten balsam do ust,
który z ekstraktem z alg morskich zapewnia 8 godzin ciągłego nawilżenia, z SPF 15, witaminą E, z peptydem zwiększającym objętość i kwasem hialuronowym dla zwiększenia objętości ust. Ja mam ten różowy kolorek. Oto. I co jeszcze mam? Aha, jeszcze słuchajcie, pokażę Wam, że w katalogu i to zamówienie mam też. O, to jest właśnie to. Regenerujący balsam Tender Care, masło kakaowe. Edycja limitowana, oczywiście masło kakaowe, naturalne olejki, wosk pszczeli, witamina E. I to jest właśnie ten Tender Carek. To w zamówieniu. Te tenderkerki wszystkie są no cudowne. Ja lubię tenderkerki. One i pięknie są pakowane. Bardzo fajne. Super. Więc takie coś mam jeszcze. Takie cacuszko wręcz. A i w zamówieniu miałam, też dziewczyna mnie prosiła, żeby zamówić White Lilac, jak będzie. Tego chyba już nawet nie ma. A może jest. Nie wiem. Nawet może się pojawia w tym następnym katalogu. Nie wiem, teraz zobaczymy, ale chyba w katalogu 15 się nie pojawia. Nie wiem, zaraz mogę sprawdzić. I jeszcze miałam w zamówieniu męski taki cytrusowy zapach. Jest też z tej kolekcji, tylko tutaj męska kolekcja, damska kolekcja. To też miałam zamówienie od młodego chłopaka, żeby zamówić jakiś cytrusowy zapach niedrogi, więc to się mieściło w tym zamówieniu. I to zamówienie Oh Sweet, taki cukierkowy zapach, też to miałam w zamówieniu. On też był jakoś niedrogi, 20 parę złotych. Więc tak to wygląda i jeszcze chcę zerknąć. Czy rzeczywiście ten z tych damskich zapachów, czy to się pojawia, ten zapach białego bzu, czy go nie ma? Zaraz zobaczymy. Bo coś mi się... A nie, tutaj się pojawia tylko różowy pieprz, lawenda i drzewo sandałowe. Z takiego zapachu się pojawia tylko to i o i ten, wiem, że któryś z tych zapachów się pojawił, to właśnie ten i też on jest w takiej dobrej cenie, 39,99. Ja przypominam, że mam tutaj katalog 15, ten katalog obowiązuje od 20 października do 9 listopada i to jest właśnie ten zapach cukierki brzoskwiniowe, różana galaretka i akord dulce de leche, czyli te słodkości takie. Pysznie uzależniający, słodki zapach, wibrujący eksplozją musujących nut owocowych, akcentami mleczno-karmelowych smaków. A tamten chyba jednak się nie pojawia, tak? O, właśnie, ten zapach, o którym mówiłam, ta róża, Volare Tender, przypomina bardzo ten, już wiem, to przypomina mi bardzo ten zapach Elvi, konwalia, białe kwiaty, białe piżmo, tylko tam troszeczkę ten akcent róży jeszcze się pojawił i patrzę, czy no jednak nie. Jednak nie, ale wiem, że w którymś katalogu on był i też był niedrogi. Ja go nawet kupowałam wcześniej. Nawet sobie jedno opakowanie w zapasie wzięłam. Oczywiście zapraszam do zakupów, do pokazania, do filmu z zakupami z katalogu 15. Już mam złożone zamówienia, więc na pewno też Wam to zamówienie pokażę. Oczywiście proszę o komentowanie. Jeżeli film się spodobał, poproszę o łapkę w górę i o subskrybowanie, jeśli nie subskrybujecie tego kanału. I do następnego razu. Cześć!